Serca przytwierdzonego do dwóch kolumn nie zniszczy zaraza. Serca przytwierdzonego do dwóch kolumn nie zniszczy zaraza. Przecież to nie grzech współpracować z łaską, podejmować trud, będąc w przymierzu z Bogiem. Przecież Bóg oczekuje naszego udziału w danym dziele, w wypełnianiu powołania, w wykonywaniu takiej czy innej funkcji pracy. To nie grzech. Cóż złego w tym, że Dawid chciał obliczyć swój kapitał personalny? Cóż to złego, że zlecił dowódcy Joabowi zliczenie ludności i mężczyzn zdolnych do bitwy? 800 tysięcy wojowników w Izraelu? A uczeni dedukują, że w Izraelu było 2,5 miliona mieszkańców, a w Judzie 1,5 miliona mieszkańców. To całe królestwo Dawidowe. Na zewnątrz wydaje się to roztropne. No muszę wiedzieć, jakim kapitałem dysponuję. Muszę prowadzić rachunki, księgowość, obliczać. Jestem istotą rozumną. To nie przeczy Bogu. A jednak zadrżało serce Dawida. Zadrżało serce Dawida. Tak samo jak zadrżało serce Dawida, kiedy obciął kawałek płaszcza królowi Saulowi w jaskini. Sięgamy do tekstu hebrajskiego i widzimy, że tam zostało użyte słowo nachach. Dawid po tym, jak zlecił policzenie wojska i w ogóle ludności swojego królestwa, doznał wewnętrznego wstrząsu, nachach, być porażonym. Doświadczył, jakby upłynęła z niego łaska. Dlaczego tak? Bo Dawid jest człowiekiem sumienia. Serce w Biblii oznacza sumienie, bo Dawid ma kontakt z Bogiem. Popełnia grzechy, jak każdy z nas. Jest taki kochany i taki bliski nam. Dlaczego jest taki kochany? Bo jest szczery, przyznaje się do grzechu. Po tym, jak zlecił policzenie, niby niczego złego nie zlecił, tych mieszkańców doznał wstrząsu. Bóg się odezwał w jego sercu i upłynęła łaska. To znaczy, że popełnił grzech ciężki jednak, choć na zewnątrz wszystko było okej. Sam powie, popełniłem grzech ciężki. Bardzo zgrzeszyłem. Na czym polegał zatem grzech, który duchowo przeżył? Bo Bóg się odezwał w jego sercu, Dawid. Na tym, że złapał się? Na tym, że ta decyzja o policzeniu wszystkich mieszkańców, obywateli jego królestwa, w tym mężczyzn zdolnych do wojny, było aktem bałwochwalczym. Że tu nie było Boga, że on wszedł w prerogatywy Boga. Bałwochwalstwo, największy grzech. Zaczął liczyć na siebie. Są sytuacje, są działania, o których wartości moralnej decyduje wnętrze. Na zewnątrz nic takiego nie zrobił, nikogo nie zabił. Nikogo w tym liczeniu nie upokorzył. Ale on wiedział i odczuł to we własnej duszy, bo ta była zanurzona w Bogu, że to było bezbożne. Że zacząłem się zachowywać jak Bóg. Bóg mi pobłogosławił tyloma mieszkańcami, obywatelami. Bóg mi pobłogosławił taką armią, a ja to sobie przypisałem. Bardzo zgrzeszyłem. Nie było w tym Boga. W tej decyzji nie było Boga. Intencją tej decyzji byłem ja sam, niczym Bóg. Z nami też może być podobnie. Prosisz Boga, jak doświadczasz różnych braków, niedoli, biedy, jesteś przy Nim, a gdy Bóg ci pobłogosławi, to Go zostawiasz. To był moment, Bogu dzięki, że tylko moment zostawienia serca Dawida. Zostawił Boga. Ale wcześniej był przy Bogu i Bóg się odezwał w tym sercu. Odezwał się. Zatem czuwaj nad sercem i nie ukrywaj grzechu. Dawid wyznaje grzech, spowiada się. Zgrzeszyłem bardzo ciężko. A ponieważ okazuje skruchę, ma łaskę wyboru,
konsekwencji grzechu, bo każdy grzech ma konsekwencje. Jak każde działanie ma konsekwencje. To jest to zło, które ma zawsze charakter osobowy. Wchodzą demony i to jest ta zaraza. Włożę taki banalny, klasyczny przykład, rękę do klatki lwa, odgryzie mi tą rękę lew. Już wiem, żeby nie wkładać ręki do klatki lwa. Już wiem, że źle zrobiłem, boli mnie to bardzo, ale ja już ręki nie mam. Czasu nie cofnę, konsekwencja. W takim znaczeniu, i tak uczy nas nasza Matka Kościół, Bóg karci konsekwencje, konsekwencje grzechów. Serce, które jest w skrusze, serce, które uznało grzech, bo Bóg nas poucza o grzechu, Duch Pana poucza. Duch Pana, bo mógł sobie to zdefiniować, no dobrze, Bogu nie będę zawracać gitary, głowy, liczymy, musimy coś dać z siebie, wziąć się w garść i tyle. A on doznał wstrząsu, że to był ciężki grzech. Na zewnątrz nic takiego, powtórzę, a w środku bałwochwalstwo. Ja teraz będę Bogiem. To było dzieło Boże, to uświadomienie sobie, wstrząs serca o grzechu. Przychodzi skrucha i świadomość też, że każdy grzech niesie z sobą konsekwencje. Nie tylko dla mnie, ale dla mojego narodu, dla mojej rodziny, dla mojej wspólnoty. To są te demony, które wchodzą, gdy ja otwieram poprzez taki czy inny grzech, ukryty, nieodkryty, na zewnątrz jakby nie grzech, furtkę im. Przyjmuję tę karę, tę pokutę w formie zarazy, zarazy. To wstrząśnięcie serca oznacza też być pustoszonym, być zabitym, dotkniętym sądem. To znaczy, że Dawid, który popełnia grzech bałwochwalstwa, ma świadomość, jakie zło przychodzi z grzechem, jakie grzech czyni zło. To Duch Święty uświadamia. Tutaj nauka jeszcze o Duchu Świętym nie jest rozwinięta, rozwinie ją dopiero nasz Pan Jezus Chrystus. Ale nie tylko ma świadomość grzechu, jest tym wstrząśnięty, że w jego sercu i w ogóle zaszedł grzech, ale jeszcze jakie straszne konsekwencje może mieć grzech. Jak zaraza. Grzech jednego człowieka rozpościera się na innych jak zaraza. Zaraza chce dotknąć Jerozolimy. Jerozolimy. Jerozolimy, która jest symbolem serca. Jerozolimy, która jest symbolem Maryi. Jerozolimy, która jest symbolem nieba, duszy, życia wiecznego. Nowe Jeruzalem. Eskaluje ta zaraza. Dawid mówi, ja wolę umrzeć, już nie każ więcej. Chcę wziąć to na siebie. Zapowiada tym Chrystusa. Kiedy, w jakim momencie zaraza nie dotyka Jerozolimy? Gdy Dawid składa ofiarę całopalną na klepisku króla Arauny Jebusyty. Wcześniej wykupuje to klepisko. Jerozolima to wzgórze, na którym za chwilę Salomon zbuduje świątynię. Należą do króla Arauny Jebusyty. Dawid wykupuje to klepisko wzgórze. Tu składa ofiarę. Stąd tytuł kazania, że zaraza nie dotknie serca, które jest przytwierdzone do kolumny Przenajświętszej Ofiary, bo każdego dnia na ołtarzach świata poprzez Przenajświętszą Ofiarę niszczona jest wszelka zaraza grzechu, bo przecież ta zaraza to symbol grzechu. Bóg niszczy, pokonuje zło i demony na każdej mszy świętej. Jest aktualizowana Golgota, niszczone wszelkie zło. Gdy on złoży na wzgórzu, na tym klepisku wykupionym od Arauny Jebusyty ofiarę, zaraza się zatrzyma, nie dotknie Jerozolimy. Ale ta druga kolumna to Maryja, bo to jest ta nowa Jerozolima, niedotknięta grzechem, zarazą, w której pocznie się ten, który złoży Przenajświętszą Ofiarę, Syn Boży. Przenajświętsza Ofiara daje siłę, jej owoc, ciało i krew Chrystusa do niegrzeszenia, do odparcia zła. I Maryja, która jest cała w Bogu, która jest potężną niewiastą, która niszczy całe zło. Zło nie dotknęło Jerozolimy. Za chwilę tam powstanie piękna świątynia,
która również zapowiada Maryję wybudowana przez Salomona. Serce przytwierdzone do dwóch kolumn. Dlaczego taki obraz? Domyślamy się dlaczego, bo taką wizję miał Jan Bosko, który kochał Maryję i Maryja go prowadziła w tej relacji z nim. Najpierw prosił ją o różne łaski, miał różne nabożeństwa do niej, potem Matka Boża tak go poprowadziła w relacji z sobą, że oddał jej się całkowicie. Mówi: Maryjo, ja chcę wypełnić wszystko, co jest wolą Jezusa względem mnie, Ty mi pomóż, bo Ty masz wolę Bożą, jesteś w woli Bożej. Ja się Tobie oddaję. Etapem relacji z Maryją Jana Bosko, w którym pojawiła się ta wizja dwóch kolumn, o której za chwilę bardzo skrótowo, była świadomość, że Maryja będzie niszczyć wszelkie zło, zakusy szatana atakujące Kościół, hierarchię, seminaria i zakony, jako wspomożenie wiernych, która niszczy wszelką zarazę. I to zarazę w Kościele, u hierarchów, u kapłanów, w seminariach i w zakonach. Pojawia się ta wizja łodzi, łodzi Kościoła, łodzi Twojego serca, atakowanej przez inne ostre łodzie, ostre w swoim kształcie, ostre słowa, ostre osądy, atakowana przez te łodzie, na których są ludzie pogrążeni w złu, uzbrojeni w armaty, to są środki ludzkie, w broń, ale też książki, herezje. Herezje. Uderzać będą w łódź, a ta łódź nie tonie, bo będzie zmierzać i będzie przytwierdzona do dwóch kolumn. Jedna mniejsza kolumna, niepokalana dziewica na jej szczycie i napis pomożenie wiernych po łacinie. Druga kolumna, potężniejsza, wyższa, hostia biała i napis zbawienie wiernych. Zaraza nie dotknęła Jerozolimy, bo była złożona ofiara całopalna i sama Jerozolima jako Maryja. To jest czas, aby oddać swoje serca Jezusowi w Eucharystii, aby się karmić Nim każdego dnia, adorować Go każdego dnia i aby oddać swoje serce Maryi, a na pewno zło nas nie pokona. Amen.